witam wszystkich serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Od czwartku do soboty, jak wiecie, mieliśmy seminarium po raz kolejny. Ciągle możemy widzieć nowe osoby, które zapisują się do seminarium, ale też możemy widzieć, że kwestia wytrwania do końca staje się coraz większym wyzwaniem dla studentów. Ale jesteśmy wdzięczni Bogu i za ten czas, i każdy z tych seminariów jest takim błogosławieństwem, chociaż niektórzy studenci przeżywają w swoim osobistym życiu rodzinnym ogromne czasami dramaty. Rozmawiałem ze studentem, który rok temu stracił syna, który wracając z pracy zginął. I wiecie, to są rzeczy, z którymi człowiekowi bardzo trudno jest się pogodzić, przyjąć. Ale Bóg jest dobry i Bóg podnosi. Bóg, myślę, też da mu pomoc jego rodzinie, jego najbliższym, tak aby mogli z tego wszystkiego wyjść. Tak rozmawiamy i mówimy o różnych rzeczach i tak dzieliłem się troszeczkę pewną myślą i ona mnie tak zaintrygowała, bo mówię, czasami nie rozumiemy Boga, Jego łaski, Jego miłosierdzia, Jego dobroci. Czasami sygnalizuje to, jak Tymoteusz tutaj mówił, że wiele rzeczy jest głoszonych, ale szybko zapominamy. Czasami trudno nam jest sobie przypomnieć w poniedziałek, co było w niedzielę mówione. Czasami szybciej zapominamy. Ja staram się ćwiczyć swój umysł i staram się jakby przypominać to, co dla mnie jest ważne. Zapamiętywać, starać się, jak czytam jakiś psalm czy coś, staram się jakby skupić. To jest tutaj gdzieś napisane, ale muszę powiedzieć, że z czasem znowu mi to gdzieś umyka. Musimy ćwiczyć to, łapać, trzymać Boże słowa. Ale zwróciłem uwagę na jedną rzecz, z którą chciałbym dzisiaj się podzielić. I chcę mówić o tym, że Bóg lnu ledwo tlejącego się nie dogasi. W Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale mamy wypowiedziane słowa Pana Jezusa, tam one zostały zapisane. I może przeczytam w kontekście od 15 wiersza do 21. A gdy się o tym Jezus dowiedział, chodzi o to, dowiedział się, że Żydzi pragnęli Go zabić. A gdy się o tym Jezus dowiedział, odszedł stamtąd i szło za Nim wielu i uzdrowił ich wszystkich i przykazał im, aby Go nie ujawniali, żeby się wypełniło, co powiedziano przez proroka Izajasza w słowach: oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie, złożę na Niego ducha mego, a On obwieści narodom sąd. Nie będzie się spierał i nie będzie krzyczał. I nikt na ulicach nie usłyszy głosu Jego. Trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnu tlejącego się nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. A w imieniu Jego narody pokładać będą nadzieję. Panie Jezu, tak modlimy się, abyś pobłogosławił Twoje słowo w naszych sercach. Tak jak było śpiewane w pieśni, że chcemy Ciebie zobaczyć dzisiaj w tym zgromadzeniu. Chcemy oglądać Twoje oblicze. I daj nam oglądać Twoje oblicze. Daj nam poznawać Ciebie. I modlimy się, błogosław Słowu Twojemu w naszych sercach. W imieniu Jezusa. Niech tak się stanie. Amen. Drodzy, a więc jest tutaj mowa o tym, że Syn Boży, Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, który stał się sługą ze względu na nas, stał się sługą Boga i sługą nas, ludzi, służąc nam, oddając za nas życie. On powiedział takie zdumiewające słowa. On też nie będzie się spierał, nie będzie krzyczał. Wiecie, to nie jest ktoś, kto przychodzi w jakiś taki gwałtowny sposób do życia człowieka, nie licząc się z nim. Ale on przemawia do nas w sposób pełnym miłości, pełnym łagodności, a ty i ja możemy odpowiedzieć na jego wezwanie lub to wezwanie zignorować. I
i to tej trzciny nadłamanej, tego lnu ledwo tlejącego się. I tak myślę o ludziach, których albo Bóg kiedyś dotknął, albo dotyka. Jest coś w ich życiu takiego, że oni ledwo, ledwo posuwają się do przodu w swoim chrześcijańskim życiu. I kiedy Jezus patrzy na takiego człowieka, na swoje dziecko, to tutaj mamy taką wyraźną obietnicę, że on nie jest zainteresowany, aby przydeptać ten len, ledwo tlejący się i zgasić. On tej trzciny nadłamanej, która gdzieś tam zwisa, on nie jest zainteresowany, żeby ją urwać i odrzucić. Nie tak szybko. Tu mamy wyraźną obietnicę, że Bóg działa i Jezus Chrystus i ten, który jest Twoim i moim Zbawicielem, działa w zupełnie innym duchu, w zupełnie inny sposób. I przypomniały mi się kilka różnych wydarzeń, które są opisane w Nowym Testamencie, w Starym Testamencie. Kiedy pomyślę o zborze w Laodycei, kiedy Pan Jezus mówi słowo prorocze do 7 zborów i tym ostatnim jest Laodycea. I kiedy jest powiedziane słowo Laodycea, ci, którzy czytają Biblię, wiedzą, o co chodzi. Laodycea reprezentuje ludzi, chrześcijan, którzy poszli za Jezusem, ale utracili ten ogień. Tak naprawdę oni stali się takim ledwo tlejącym się lnem. Tam musisz z mikroskopem szukać Bożego życia, czy jeszcze jest, czy już go nie ma. Ja tak to widzę. Dlatego, że słowa, które Bóg i które Jezus kieruje do tych chrześcijan, odrodzonych chrześcijan, którzy tworzą ten zbór, tam jest napisane, jeżeli dalej to tak będzie, to ja wypluję was z moich ust. I tak rozmawiamy, jak rozmawiam ze studentami, i tak właśnie zacząłem mówić im, dzielić się o Laodycei i mówię, nie rozumiemy Boga. Dlatego, że ten zbór, który był tak bliski wyplucia z ust Boga, z ust Jezusa Chrystusa, ten zbór, który ci ludzie, którzy mówili o sobie, mam wszystko, niczego nie potrzebuje, materialnie im się świetnie powodziło. Oni myśleli, że to materialne błogosławieństwo sprawia, że to znaczy, że tak po starotestamentowemu, skoro tak jest, Bóg mi tak błogosławi materialnie, to znaczy, że i moje duchowe życie musi być w porządku. Jednak tak nie było. Mówisz, bogaty jestem, wzbogaciłem się. Ci ludzie nawet nie zauważyli, że ich wiara właściwie ledwo się tli, bo tu jest napisane, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego. A to złoto w ogniu wypróbowane w liście 1 Piotra przyrównane jest do wiary. Wiara musi być mocna, wypróbowana, przepalana jak przez ogień. On mówi, wy tego nie macie, nawet wasza wiara gdzieś z was wycieka. Ledwo tam mogę dostrzec wiarę, zaufanie. A więc mają, powiem tak, są tacy zadowoleni z siebie, ale Bóg nie jest z nich zadowolony. To jest cały tragizm, że oni siebie widzą tak dobrze, a Bóg widzi ich bardzo źle, w bardzo niebezpiecznym miejscu. Mają problem z żywą wiarą. Mają problem z czystością. Pan mówi tutaj do nich, mówisz, wzbogaciłem się, niczego nie potrzebujesz, ale tak naprawdę jesteś nędzarzem duchowym, jesteś biedakiem, jesteś godnym pożałowania. Radzę ci, abyś się przyodział w czyste, białe szaty. Inaczej mówiąc, nie chodzisz w czystości przed moim obliczem. Drodzy, nie wiem jak... Ja patrzę i widzę, jak Bóg, nie zgadzając się z tym, patrząc na ten stan, tłumaczy im i mówi im, To jest bliskie końca. A jednak mówię, ten list do Galacjan jest niesamowity w swojej treści. Bo widzę tam Boga, który lnu tlejącego się nie dogasi, trzciny nadłamanej nie dołamie. Widzę Boga pełnego łaski i miłosierdzia, który walczy o swój lud, o swoje dzieci, o tych, którzy są w tak kiepskiej duchowej kondycji. Wiecie, on mówi... Wszystkich, których miłuję,
On zapewnia ich o miłości. Wszystkich, których miłuje, co on robi? Pamiętacie? Ja ich karcę. Ja ich wychowuję. To jest słowo wychowuję ich. Ja im jasno to mówię. A mówię to z wielką miłością, z wielką troską o ich życie, o ich zbawienie. Dlatego ich karcę, dlatego stawiam to przed ich oczy, aby to w końcu zobaczyli. A więc oni są, żyją, moglibyśmy powiedzieć, zawodzą co do swojej czystości życia chrześcijańskiego, zawodzą co do swojej wiary i postępowania w żywej wierze. Tam jest taka sytuacja, że Jezus wyraźnie do nich mówi, ja jestem już u waszych drzwi, już nawet nie jestem w środku, jestem u waszych drzwi. Ale zobaczcie, on mówi, tych, których miłuję, karcę. Ja im mówię, bo ja nie chcę, żeby to skończyło się tak tragicznie, żeby byli odsunięci od mojego oblicza. Ja ich karcę, on ich wzywa do opamiętania i do gorliwości. On mówi, że on chociaż jest za drzwiami, mógłby się odwrócić i odejść, ale on puka do drzwi tego zboru, on puka do serc ludzi w tym zborze, oczekując, że ktoś usłyszy. Ktoś zobaczy, że wcale nie jest tak różowo, jak im się wydaje. Ale ten 21 wiersz tego trzeciego rozdziału jest niesamowity. Wiecie, dla nich Bóg ciągle ma żywą obietnicę, którą miał wcześniej, na samym początku, kiedy zdecydowali się za Nim iść. Zwycięzcy, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie. Jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. I kiedy czytasz te listy, tych siedem listów, każdy list kończy się jakąś wyraźną obietnicą. Ale ten wyraźnie mówi o tym, że dla nich ciągle jest aktualna ta obietnica, aby zasiąść na tronie wraz z Chrystusem, osiągnąć zwycięstwo. Bóg przemawia, Bóg mówi, Bóg wzywa ich, Bóg daje im nadzieję do tego, aby oni się obudzili i aby całym sercem zawrócili do żywej społeczności i żywej wiary w Boga, zaufania Bogu. To znaczy, że Bóg ciągle ma dobre myśli, dobre zamiary i chce uzdrowić to, co tam jest ledwo tlące się i żywe. Czy Bóg nie jest dobry? Czy Bóg nie jest łaskawy? Czyż Bóg w tej sytuacji nie mógłby po prostu sprawę zakończyć z nimi? Wiecie, Bóg okazuje nam wielką łaskawość. Daje nam nadzieję, kiedy nawet my już powoli tracimy, patrząc na swoje życie, nadzieję, że Bóg może jeszcze się nad nami zmiłować. A co możemy pomyśleć o synu marnotrawnym, który przychodzi do ojca, który mówi, daj mi moją część. I idzie i Słowo Boże mówi, że z nierządnicami cały ten majątek, całe to, co ojciec zapracował, on roztrwania to. Oczywiście nikogo nie zachęcamy, żeby tak robił, ale znalazł się w sytuacji, gdzie próbował jeść to, co zjadały świnie, do których go posłano, aby je pasł. Zobaczcie, był w domu ojca i on odszedł z tego domu, powiedział, ja sobie sam poukładam życie tak, jak myślę i znalazł się w miejscu. I wiecie, ja myślę tak, że Pan Bóg dopuszcza do tego, że człowiek, który go zna i później zaczyna gdzieś odchodzić. Bóg, który nie jest zainteresowany śmiercią nikogo z nas. Bóg dopuszcza sytuacje takie, że ten człowiek już nie wie, jak sobie poradzić. I on wpadł na pewien pomysł. Ja mówię, myślę, że to jest łaska. Tam tliło się coś w jego sercu ciągle odnośnie ojca.
On nie stracił nadziei i tej takiej odrobiny wiary w domu mojego ojca. Słudzy dobre rzeczy jedzą. Słudzy. A ja tu nie mam co jeść. Próbuję się zadowolić tym, co świnie jedzą. Wstanę, pójdę do ojca. Pójdę do ojca. Wiecie, list do Hebrajczyków mówi, aby nie zatwardzać swojego serca i aby grzech w naszym życiu nie zatwardził, tam jest tak mocno powiedziane, żeby nie stał się kamienny, jak skleroza, która zatwardza i nie może już tam dalej tlen dochodzić, żeby nie stały się twarde. Ja patrzę na tego młodego człowieka, który odszedł, ale tam w jego sercu jeszcze tli się odrobina wiary i nadziei. Jeśli wrócę do ojca, ja spróbuję. Ale kluczem u niego i kluczem w Efezie i kluczem w ogóle w tych sytuacjach, o których chcę mówić, była jeszcze jedna istotna rzecz. Upamiętanie. Upamiętanie. Tam Pan mówi do zboru tego letniego, który wiarę, czystość, gdzieś to wszystko tam znika. Mówi, opamiętaj się, zawróć z tego, zobacz i zawróć z tego miejsca, bo inaczej zginiesz. I tutaj jest to samo. On mówi, pójdę i kluczem tu jest, on był jeszcze zdolny, jeszcze tam było coś miękkiego w jego sercu. Pójdę do mojego ojca, powiem mu, nie jestem godzien, zrób ze mnie sługę swojego, niewolnika, ale chcę być w twoim domu. To jest zdumiewające, bo ojciec tam czeka na niego. Na szkółce dzieci się uczą, że ojciec stoi, wygląda, codziennie patrzy, czy wraca syn. Nie wiemy, jak długo to trwało, rok, dwa, trzy, ale ojciec ciągle czekał i ciągle wypatrywał w tą drogę. I Biblia mówi, gdy zobaczył go w dali, ojciec wybiegł na jego spotkanie. I on wyraził swoją skruchę, swój grzech. Ojcze, nie jestem godny zwać się twoim synem. Nie jestem godny. Ale ojciec robi zdumiewającą rzecz. Zabierzcie tą brudną szatę. Dajcie piersi na jego rękę. Ja, tak niektórzy bibliści mówią, że ten pierścień, ten sygnet to był dostęp do majątku ojca, do jego konta. Pieczęcią wszystko pieczętowano. Włóżcie sandały, nie będzie sługą, niewolnikiem jak inni, to jest mój syn. I zrobił, ten ojciec przygotował wielką ucztę. Tam była zabawa. Tam wszyscy się weselili. Dlaczego tak jest? Pamiętacie, kiedy mówiłem o przebaczeniu i co Biblia mówi o przebaczeniu? Że Bóg nie postępuje z nami według naszych grzechów. Że potrafi oddalić nasze grzechy jak wschód od zachodu. Pod warunkiem, że przychodzimy do tronu łaski, do stóp Ojca i wyznajemy grzech. Jest tam skruszone i złamane serce. Ojciec, ten ledwo tlejący się len, na nowo rozdmuchuje wiarę i może wstać w mocy Bożej i biec dalej. Być człowiekiem, przez którego Bóg jest w stanie zmieniać życie innych i zmieniać rzeczywistość według Boga. Stać się użyteczny w jego ręku, a nie tym, który idzie z falą tego świata. Ten syn był umarły, tak jak dzisiaj czytaliśmy. To jest to samo słowo, jak to kiedyś sprawdzałem, badałem. To jest to samo słowo. Nekrois. To jest to, co w liście do Efezjan brat Wojciech czytał. Wszyscy umarliśmy. I ojciec tak właśnie mówi o tym synu marnotrawnym. Był umarły. Był poza. Ale
upamiętał się i ojciec go przyjął, obmył, oczyścił, podniósł, przywrócił go do swojej rodziny. To jest mój syn. Dzięki Bogu, że są takie sytuacje, gdzie Bóg daje nadzieję, tam gdzie tracimy nadzieję, bo widzimy, co zrobiliśmy, jak postąpiliśmy. I przychodzi jego brat. Wiecie, kiedy czytamy tą historię, to na początku, zanim Jezus opowiedział o synu marnotrawnym, o zgubionej owcy, tam czytamy, że faryzeusze mieli pretensje do Jezusa, że siada z celnikami i grzesznikami i je z nimi. Oni byli tacy korekt. Oni tak wszystko według przykazań, tak właściwie. To nie znaczy, że to było złe. Ten syn, brat marnotrawnego syna, ktoś powiedział i zgadzam się z tym 100%, był też marnotrawnym synem, tylko w inny sposób. Kiedy przychodzi, słyszy, jest przyjęcie, jest muzyka. Co to jest? Twój brat wrócił. Ojciec kazał zabić tuczne ciele. Jest radość. I pamiętacie? Pamiętacie, ten brat jest rozgniewany na ojca. On nie chce tam brać udział w tej uroczystości. To ja, ojcze, to ja. Staram się zawsze być Tobie we wszystkim posłuszny. Nigdy nie zabiłeś dla mnie wołu, cokolwiek, żebym się zabawił z moimi przyjaciółmi, a ten wraca, roztrwonił wszystko i Ty. Zobaczcie, będąc w domu Ojca, możesz ciągle żyć według zasad, których Bóg nie chce, żebyś żył. Żebyś żył według łaski, a nie próbował zasłużyć na swoje zbawienie. Ja myślę, że ta historia o tym właśnie mówi. On coś pomylił. Synu! Ojciec mówi, synu, ty jesteś zawsze ze mną i wszystko, co jest moje, należy do ciebie. Masz prawo, w każdej chwili mogłeś urządzić sobie przyjęcie, w każdej chwili mogłeś wybrać najlepszego wołu. Ale on działał według innych, on chciał zapracować, zasłużyć na coś, co już miał dane, bo był synem. Drodzy, to nie znaczy, że my mamy żyć byle jak, to nie jest zachęta do tego. To dobrze, bo przecież jest, tylko nie wolno nam zapomnieć, że nie zbawieni jesteśmy przez własne zasługi i czyny. Zbawieni jesteśmy z Bożej łaski przez to, co Chrystus dla nas uczynił na krzyżu. I właśnie dlatego chcemy podobać się Ojcu. Amen. To właśnie dlatego zachowujemy Jego słowo i przykazania. To właśnie dlatego honorujemy i czcimy Ojca. Ale nie, żeby zapracować na zbawienie, bo ono jest darmo z łaski przez ofiarę Jezusa Chrystusa. To On zapłacił absolutnie wszystko za Twoje i moje zbawienie. Synu! Ktoś powiedział, to słowo synu jest kluczem. Chodzi o relację, o społeczność. Ten syn ma społeczność 24 godziny na dobę ze swoim ojcem, tylko że on nie rozumie serca ojca. On nie rozumie, że jest w domu ojca i może korzystać z tego wszystkiego, co ojciec ma w swoim domu. Czyż nie jest napisane, że Bóg w Chrystusie obdarował nas wszelkim duchowym, amen, duchowym błogosławieństwem niebios? Czyż nie jest napisane, że wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności w Chrystusie, jest Tobie i mnie dane? Amen? Czyż nie zostały dane nam największe Boże obietnice mocy Ducha Świętego dla naszego życia, darów Ducha? Synu, córko, wszystko, co jest w moim domu, jest dla Ciebie. Bierz i korzystaj. Czerp.
Czyż nie jest napisane, że my bierzemy łaskę za łaską? Że możemy chodzić z mocy w moc Bożą? Czyż nie jest napisane, że te obietnice wszystkie zostały nam darowane w Chrystusie? A my próbujemy zapracować. Jeszcze może nie jestem tak godny. Czy dar Ducha Świętego dany ci jest za coś? Nie. Jest, to jest słowo, które oznacza dar jako dziedzictwo, jako spuścizna, jako coś, co jest darowane w Jezusie Chrystusie. Masz prawo przez Chrystusa i w Chrystusie do tego. Ale to, jak żyjemy jako chrześcijanie, to, co robimy albo czego nie robimy, co zaniedbujemy, bo też tak jest, że Bóg chce, żebyśmy coś zrobili, a my to zaniedbujemy. To też jest grzechem. Kto może dobrze czynić, a nie czyni, ma grzech. Jeśli opuszczasz zgromadzenia, sprawa jest poważna. Ale to ma wpływ na nagrodę, kiedy staniesz przed Bogiem. Czy odbierzemy naganę, czy nagrodę? Czy dostaniemy więcej, czy mniej z tego, co Bóg przygotował jako nagrodę za nasze posłuszeństwo, nasze oddanie, nasze poświęcenie? I tak naprawdę, jak ktoś powiedział, to jest dwóch marnotrawnych synów. Ten przynajmniej zrozumiał, że ojciec może okazać łaskę. I dobrze jest, jeśli ci, którzy są w domu Ojca, mogą spojrzeć na Boga, usiąść w swojej komorze modlitwy i powiedzieć: Boże, jaki Ty jesteś dobry, jaki Ty jesteś łaskawy, Ty chcesz mnie błogosławić, a tym, czym Ty mnie błogosławisz, czy to jest materialne, czy duchowe, ja chcę błogosławić innych, chcę być podobny do Ciebie, Ojcze. Lnu tlejącego się. Nie zagaś. Nie zagaś. Powiem jeszcze o jednej osobie. O Dawidzie. Psalm 51 to jest psalm pokutny Dawida. I pamiętacie też, kiedyś niedawno wspominaliśmy o nim, mówiłem też na temat przebaczenia. Wiecie, dlaczego Achitofel, ten, którego rada w jego ustach była jak radą Bożą. To jest zdumiewające, że człowiek o takiej mądrości, tak obdarowany, stanął przeciwko pomazańcowi pańskiemu. On chciał świadomie zabić Dawida. I on mówi do króla tak, do syna zbuntowanego mówi tak: daj mi 3000 ludzi. Będziemy go ścigać. On jest wystraszony. Dopadniemy go i ja go zabiję, bo chodzi tylko o niego. Jego trzeba zabić. Jego trzeba zabić. I ci przyprowadzę całego Izraela do ciebie, Judę, i będziesz panował. I myślę, Boże, skąd tyle zawziętości w tym człowieku? Przecież on siedział, kiedy Dawid siedział na tronie, on może był z jednej strony, z drugiej był inny doradca, Huszaj, który był nazwany przyjacielem Dawida, a ten był tylko doradcą. Nigdy nie zaprzyjaźnił się z Dawidem. Skąd w nim tyle nienawiści? Wiecie, jak się to skończyło, jeżeli czytacie drugą Samuelową? Powiedziałem wtedy, szukałem tego, Achitofel był dziadkiem Batszeby. Dziadkiem. Jego syn, syna Achitofela, miał Batszebę za żonę. On był dziadkiem. Przepraszam. Syn miał córkę Batszebę, a Uriasz był mężem. I Dawid zabił po pierwsze tą kobietę. Uwiódł, zabił jej męża. I patrząc na to, gdyby len tlejący się ledwo, a takim był Dawid w tym czasie. Jest, ktoś mówił tak, nie wiem, rok czasu to trwało?
parę miesięcy, że Dawid potrafił żyć z tym wszystkim, jakby nigdy nic, jakby nigdy nic. Ale Bóg coś widział tam, głęboko w sercu Dawida. Został oszukany przez grzech, nieprawość. Posyła Natana i ma słowo od Boga, Natan, do króla. I pamiętacie o tej owieczce ta cała historia. Natan mówi, winien śmierci ten człowiek. Na Dawidzie, ty jesteś tym człowiekiem. I znowu, Bóg widzi coś, że jest coś, ledwo się tam tli. I Bóg nie ma zamiaru zabić, zniszczyć, odrzucić. Ale to słowo, chociaż ostre jak miecz, ty jesteś tym człowiekiem. I Dawid idzie na kolana i woła do Boga i prosi Boga o przebaczenie grzechów. Prosi Boga o to, żeby nie zabierał mu swego Ducha Świętego. Woła do Boga o miłosierdzie. Powiem wam, zdumiewająca historia. I Bóg, pamiętacie, tam on mówi, sercem skruszonym i złamanym, Boże, nie pogardzisz. Ofiarą Bogu miłą jest skruszone serce. Czy ja? Zobaczcie, jak my szybko jesteśmy gotowi skończyć pewne rzeczy, dogasić. A Bóg robi coś innego. Czasami przemawia bardzo ostro, ale tylko dlatego, że to jest wyraz Jego miłości, bo wie, jak może przemówić w danej chwili, w danym momencie do czyjegoś serca. I ten psalm 51, psalm pokutny, gdzie Dawid błaga Boga o miłosierdzie i woła, serce czyste stwórz we mnie, o Boże. Ducha prawego odnów we mnie, nie odrzucaj mi od oblicza swego, nie odbieraj mi swego Ducha Świętego, przywróć mi radość z wybawienia Twego, wesprzyj mnie duchem ochoczym. Jego serce jest skruszone i złamane. Kluczem do tego, kiedy coś ledwo się tli, coś jest nie tak, gdzieś daleko, wróć do miejsca, skrusz, unisz się pod mocną ręką Boga. Zawołaj z głębi serca. Proś z całego serca, aby grzech, aby to, co Bogu się nie podoba, aby Bóg ci przebaczył, bo Bóg jest pełen łaski i miłosierdzia. Amen. Wiecie, moglibyśmy mówić, jak Bóg prowadził Izraela po pustyni. Jak Bóg okazywał miłosierdzie. Jak nie rezygnował szybko. Ofiarą Bogu miłą, mówi w końcu Dawid, jest duch skruszony, sercem skruszonym, zgnębionym, nie wzgardzisz, Boże. Ale wiecie, co mnie jeszcze zdumiewa u Dawida? Że on znał serce Boga, znał Boga, który jest pełen łaski i miłosierdzia. Dlatego, że zrobił okropne rzeczy, pokutował z głębi serca, oczekując na łaskę, na łaskę. Słuchajcie, bez łaski nie jesteśmy w stanie przeżyć ani dnia. Żyjemy z łaski. On nie daje nam swojego bogactwa za zasługi. Łaską zbawieni jesteście. I to nie z was. Boży to dar, aby się nikt nie chlubił. Nie z uczynków. Ale dalej tam Paweł pisze w liście do Efezjan, ale zbawieni z łaski do dobrych uczynków. Abyśmy, tak jak słyszeliśmy, dawali świadectwo żywej wiary. To, że ten len nie tli się ledwo, ale gorąco płonie moje serce dla Boga. I chcę podobać mu się we wszystkim i pilnuje swoich dróg i pilnuje swojej ścieżki, aby Bóg był uwielbiony tylko dlatego, że mnie zbawił, że okazuje mi tak wielką łaskę. Dawid znał, czym jest przebaczenie. Dawid znał,
czym jest łaska. I kiedy odebrał w swoim sercu, że Bóg mu przebaczył, między 14 a 15 wierszem jest to przyjęcie łaski przebaczenia. Mówi tak, przywróć mi w 14 wierszu radość z wybawienia, wesprzyj mnie duchem ochoczym. A w wierszu 15 mówi, przestępców będę nauczał dróg twoich i grzesznicy nawrócą się do ciebie. Wiecie, ja tego nie rozumiem, ale Dawid zrozumiał, że Bóg mu przebaczył. I on może dalej służyć Bogu. Dalej może żyć z Bogiem. Dalej może teraz też innych pouczać. Kiedy czytasz historię Achitofela, Achitofel przez lata, przez dłuższy czas, może miesiące, może rok więcej, żył w nieprzebaczeniu. A to spowodowało, ta uraza, to nieprzebaczenie wobec Dawida spowodowało nienawiść, chęć mordu. Zobaczcie, jeżeli nie uporamy się z pewnymi rzeczami w naszym sercu, diabeł będzie niszczył twoje i moje życie. Tak mądry człowiek. Rada w jego ustach była jak rada Boża. Ale kiedy nie stało się tak, jak on doradził, wiecie, tragicznie skończył. Sam targnął się na swoje życie. Do czego doprowadza człowieka chowanie urazy, nieprzebaczenia, chęci rewanżu? Dawid wiedział, co to jest łaska. Kiedy szczerze pokutujesz, nie pokutujesz po to, żeby dalej robić to samo. Nie. Dawid już czegoś takiego nie popełnił. Nie. Kiedy wyznajesz grzech, pokutujesz, prosisz Boże, daj mi łaskę i siły i moc, abym żył tak, aby się Tobie podobać, aby już więcej tego nie robić. Lnu i myślę, Dawid był takim ledwo tlejącym się lnem. Bóg miał pełne prawo skończyć to. Ale łaska. Dlatego jest napisane, że łaska i miłosierdzie idzie przed sądem Bożym. Zanim przyjdzie sąd, Bóg okazuje teraz łaskę. Teraz jest czas łaski. I kończąc powiem coś takiego. Jeden z mężów Boży powiedział tak. Nadzieja opiera się na czterech. Ta biblijna nadzieja. To nie jest taki, wiecie, optymizm tylko. To nie jest stwierdzenie, może się uda, ale ta nadzieja, że Bóg może mi przebaczyć, może rozpalić na nowo moje życie dla siebie, może mnie oczyścić, opiera się na tym, że wiesz, kim On jest, że ma władzę nad wszystkim, jest najwyższym władcą. Wiesz, jaki On jest. Jest to najlepsza osoba we wszechświecie, pełna miłości do swojego stworzenia. Wiesz, ta nadzieja wie, co Bóg obiecał i dał tobie i mnie. W swoim słowie dał w Chrystusie. I ta nadzieja ma tą świadomość, że On, wszechmogący Bóg, ma moc wykonać całą swoją wolę w życiu tych, którzy tą nadzieję zachowują i tych, którzy przychodzą ze swoim życiem, aby je Bóg na nowo rozpalił. Stoję u drzwi i kołaczę. I chciałbym coś uczynić w twoim życiu. Dla jednych może chciałbym cię zbawić, przebaczyć ci twoje grzechy. Ale kluczem jest, że to ty i ja musimy Bogu otworzyć nasze drzwi naszych serc. To ty i ja musimy powiedzieć, Panie Jezu, ja Ciebie pragnę, ja Ciebie potrzebuję. Wejdź do mego życia, przebacz mi moje grzechy. Chcę żyć z Tobą i dla Ciebie. To Ty i ja mamy tą możliwość. On tam nie wyłamie drzwi. Krzyku Jego nie usłyszysz. Wrzasku Jego nie usłyszysz. On będzie przemawiał łagodnie do Twojego
do naszych serc. Chciejmy powstać, aby się modlić. Chciej, jeżeli taka jest potrzeba, może widzisz siebie jak ten len ledwo tlejący się, twoja wiara, wołaj do Boga tam, gdzie jesteś. A jeżeli, wiecie, dobrą rzeczą jest, nawet niektórzy bardzo płoną, mówią, ale Panie, ja chcę jeszcze bardziej płonąć dla Ciebie. Ja chcę płonąć dla Ciebie. Ty możesz wykonać całą swoją wolę w moim życiu. Chcę żyć na tym poziomie, który Ty masz dla mnie. Będąc zbawiony, służyć Ci na tym poziomie, który Ty masz dla mnie. Będąc Twoim synem w Twoim domu, Ojcze, chcę odbierać łaskę za łaską. Obietnice, które są darowane każdemu Twojemu dziecku w Jezusie Chrystusie. Halleluja. Panie, tak dziękujemy Ci. Dziękuję Ci, Boże, że Ty masz łaskę nade mną. Dziękuję Ci, Boże, że mogłeś nieraz zagasić, ale Ty podnosisz, Ty rozpalasz na nowo moje życie i moje serce. Dziękuję Ci, Panie, że Ty jesteś obecny w Twoim Kościele, jesteś obecny tutaj. Panie, modlę się, aby nasze serce, aby nasze życie płonęło, nie ledwo się tliło, ale płonęło dla chwały Twego imienia. Panie Boże, chcemy wzywać Twego świętego imienia też dla tej ewangelizacji młodzieżowej. Chcemy, żeby palił się ten ogień modlitwy, Panie, abyśmy byli tymi, Panie, którzy rozpalają ten ogień modlitwy z wiarą, nadzieją, bo wiemy, kim jesteś, bo wiemy, jakim jesteś, bo wiemy, co obiecałeś i wiemy, że masz moc to uczynić. Chcemy przychodzić z ufną odwagą do tronu łaski. Błogosław, Panie, nas. Rozpalaj nas. Błogosław swojemu dziedzictwu tutaj na tym miejscu, błogosław swojemu zborowi na tym miejscu, aby ten ogień chwały dla Ciebie jasny świecił z życia każdego z nas i z tego zboru na to miasto. W imieniu Jezusa. Amen. Drodzy, jeżeli macie pragnienie modlitwy, chcecie o coś Boga, otwierajmy nasze serca, otwierajmy nasze usta tam, gdzie stoisz. Proś Boga, aby pobłogosławił Twoje życie. Albo jeśli trzeba, powiedz: Jezu, ja chcę dzisiaj swoje życie oddać Tobie, przyjdź do mojego życia, zrób Twój porządek, oczyś mnie i przyjdź jako mój Pan i Zbawiciel. Drodzy, otwierajmy się, wzywajmy Jego imienia. On tutaj jest, tak jak obiecał w swoim słowie. Jezus powiedział dziwne rzeczy, zanim odszedł z tej ziemi w Wieczerniku. Dotąd o nic nie prosiliście w moim imieniu. Ojca, ale teraz proście i mój Ojciec wam da i ja wam da. A więc stań i zawołaj do Ojca w imieniu Pana Jezusa o swoje zbawienie, o oczyszczenie, o rozpalenie Twojego serca dla Boga. Wołajmy do Boga, niech nas Bóg błogosławi. Amen.